Partnerem programu jest serwis pracamedycyna.pl. Witam, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam serdecznie na kolejny odcinek programu z cyklu Kwadrans z Farmacją. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Dariusz Dziełak, dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji Narodowego Funduszu Zdrowia, ale także ściśle związany z szczepieniami przeciw COVID-19. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Czy mógłby pan naszym widzom wyjaśnić, jak, w jaki sposób pan jest związany ze szczepieniami, bo to może wielu osób zastanawiać, ale jest pan chyba dyrektorem zespołu do spraw szczepień populacyjnych, prawda? Tak, jestem przewodniczącym zespołu przy prezesie Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw populacyjnych szczepień przeciwko COVID, a więc także obejmujących szczepienia w aptekach ogólnodostępnych. A ja myślę, że wielu farmaceutów kojarzy pana przede wszystkim ze szkoleń, które odbyli właśnie ze szczepień przeciw COVID-19, czy też z kwalifikacji pacjentów do tychże szczepień. No i właśnie o tych szczepieniach chciałbym z panem dzisiaj porozmawiać, bo to jest temat, który jeszcze kilka miesięcy temu pozostawał w sferze marzeń garstki farmaceutów, no a od kilku tygodni jest to rzeczywistość wielu setek aptek w Polsce, wielu tysięcy farmaceutów, którzy te szczepienia wykonują. Jest to zdecydowana nowość w polskim systemie ochrony zdrowia, pewna innowacja, której myślę, że wszyscy cały czas się uczymy, zarówno farmaceuci, właściciele aptek, jak i sami pacjenci, ale też chyba Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak często w takich przypadkach bywa ta nauka, bywa efektem różnych błędów i potknięć, które zdarzają się w przypadku tego typu projektów. I o tym chciałbym z panem porozmawiać, chciałbym rozwiać wszystkie wątpliwości, kontrowersje i pytania, które pojawiają się wśród farmaceutów od ostatnich kilku tygodni właśnie w tym kontekście. Ale może zaczniemy od informacji bardziej pozytywnych. Panie dyrektorze, czy wiemy, ile aptek dołączyło do Narodowego Programu Szczepień? Czy wiemy, ile aptek faktycznie szczepi? Bo wiemy, że niektóre dołączyły, ale jeszcze nie szczepią. No i przede wszystkim, czy wiemy, ilu pacjentów polskie apteki już zaszczepiły? O tym za chwilę. Może przypomnę, że nabór do aptek ogólnodostępnych rozpoczęliśmy 15 czerwca z takim zamiarem, że pierwsze szczepienia odbędą się od początku lipca. No mamy już 23 lipca, przepraszam, dzisiaj 26, ale mam dane z 23, w związku z tym pewnie będą troszeczkę wyższe. W związku z tym do tej pory wpłynęło do Narodowego Funduszu Zdrowia 649 wniosków z aptek o utworzenie punktów szczepień. To dosyć interesujące jest to, że jest bardzo duże zróżnicowanie regionalne, bo mamy prawie 170 wniosków w województwie śląskim i tylko 4 w województwie warmińsko-mazurskim. Znaczy jest to zastanawiające. Myślę, że warte, szczególnie tam, gdzie tych wniosków jest mało, to propagowanie musi być jeszcze większe. W tej chwili z tych 650 prawie złożonych wniosków, 505 aptek jest już zarejestrowanych jako punkty szczepień, funkcjonują też na mapie dostępnej w KPRM. Na tej stronie tam wystarczy wybrać sobie znacznik punkty w aptekach i można je dokładnie obejrzeć, łącznie z lokalizacjami geograficznymi. Jest już 505 takich aptek. Od początku lipca, teraz przejdę do danych, jak te apteki szczepiły. Tu już niestety bardzo optymistycznie nie będzie. Zacznę może od tego, że w tych aptekach, które szczepiły do tej pory, szczepienie wykazało 221 farmaceutów uprawnionych. A szczepiące apteki, podkreślam, to jest na podstawie danych, które mamy z systemów informatycznych, czyli tych, które zostały już zaraportowane, apteki, które do tej do 23 szczepiły, było takich aptek 117, czyli nie tak znowu dużo, a tych, które miały też już umówione terminy, łącznie było niespełna 150. Z tych, podkreślam, 505, które są już jako zarejestrowane jako punkty szczepień. Od 1 lipca do piątku w aptekach zaszczepiono 7716 pacjentów. To znaczy być może zaszczepiono ich kilku więcej, natomiast to są dane, tak jak podkreślam, ze sprawozdawczości, którą
którą mamy. Warto też może dodać, że 20% mniej więcej pacjentów byli to pacjenci nieumówieni przez tak zwane sloty czy też terminy zewnętrzne. Większość odbywa się przez otwartą rejestrację, to jest prawie 80%. To na razie tyle z liczb. A jak pan myśli, z czego wynika to, że mamy zarejestrowanych ponad 500 aptek, a tylko niemalże 200 faktycznie te szczepienia podjęło? Na co czeka ta pozostała część aptek? No właśnie to jest pytanie raczej do państwa środowiska. Znaczy nie ukrywam, że my również czekamy, aż te punkty zaczną szczepić, szczególnie, że nie powinno być problemu tutaj z dostępem do szczepionek. Jak również, tak jak mówię, w tych ponad 500 wszelkie kwestie rejestracyjne, jak rozumiem, są zakończone i tu po prostu trzeba umawiać i szczepić. Początkowo trafiały do nas informacje, że apteki otrzymują tylko szczepionkę firmy Janssen. To jest ta szczepionka jednodawkowa. Wszyscy się zastanawiali i pytali, dlaczego nie ma możliwości szczepienia w aptekach pozostałymi szczepionkami, Pfizerem, Moderną. Wiemy już, bo niedawno do nas też czytelnicy pisali, że takie szczepionki otrzymują, ale może jednak wyjaśnimy, dlaczego początkowo to był Janssen tylko i wyłącznie. Powodów było kilka, to znaczy apteki na start otrzymały taki pakiet startowy, to był rzeczywiście Janssen. Chciałbym tylko powiedzieć, że akurat szczepionki tego typu są bardzo poszukiwane wśród osób, które chcą się zaszczepić. I zaletą jest z jednej strony to, że są jednodawkowe, czyli zakładamy, że osoba nie będzie musiała przychodzić drugi raz. Tak do końca nie wiemy, jaki będzie profil pacjentów w aptekach, w związku z tym to wydawało się bezpieczne. Drugim powodem było to, że fiolki, w których są konfekcjonowane te dawki, są najmniejsze z tych, które są nas dostępne. W fiolce szczepionki Janssen czy Johnson & Johnson, jak to się czasem mówi, jest 5 dawek, co jakby zmniejsza ryzyko utraty czy utylizacji niewykorzystanych dawek. Nie wiedzieliśmy, jak to będzie z tym startem, dlatego przygotowane były tego typu pakiety startowe. One zresztą były też konfekcjonowane w mniejsze pakiety po pięć fiolek. Natomiast nie ma przeciwwskazań w zamawianiu innych, z tym, że tak jak mówię, z tym zastrzeżeniem, o którym już mówiłem, zwykle w przypadku Moderny w fiolce jest 10 dawek. I tutaj trzeba pamiętać, żeby zapewnić sobie odpowiednią liczbę pacjentów gotowych do zaszczepienia w przeciągu kilku godzin. W szczepionce typu Pfizer-BioNTech jest to 6 dawek. No i oczywiście tu są podawane 2 dawki, ale nie ma przeciwwskazań, można zamawiać także te szczepionki. Dostajemy sygnały od farmaceutów też, że zdarzają się pacjenci, którzy chcą w aptece zaszczepić się drugą dawką Pfizera czy Moderny. Pierwszą dawkę przyjęli w innym punkcie szczepień, ale pojawiła się w okolicy apteka, która szczepi i akurat w tej aptece chcieliby przyjąć drugą dawkę. Rozumiem, że taka możliwość istnieje. Taka możliwość oczywiście istnieje. No jeżeli w tym momencie oczywiście apteka będzie dysponować tego typu szczepionką. I tu jeszcze raz podkreślę tylko na to, że no, jeżeli to będzie jeden pacjent, to będzie to trudna sytuacja, tak żeby nie musieć utylizować 5 czy 9 szczepionek dla tej po otwarciu. Musimy być tutaj dosyć ostrożni, ale nie ma przeciwwskazań. Oczywiście, jeżeli też nie będzie przeciwwskazań kwalifikacyjnych, tak? Właśnie, to jest kolejny temat, o którym chciałem porozmawiać, bo przewagą szczepionki firmy Pfizer-BioNTech nad pozostałymi na ten moment jest to, że można ją podawać też młodzieży w wieku od 12 do 15 lat. No i pojawia się pytanie, czy tego typu pacjenci mogą być też zaszczepieni w aptekach, bo zdaje się, że pojawiają się różnego rodzaju przeszkody. Trudno tu mówić o przeszkodach. Sam fakt wykonania szczepienia oczywiście może być zrealizowany w aptece, natomiast kwestią istotną jest tutaj kwestia kwalifikacji. Osoby niepełnoletnie, dzieci w szczególności, muszą być kwalifikowane do szczepienia przez lekarza, czyli przez osobę, która w aptece nie kwalifikuje bezpośrednio. Oczywiście może się zdarzyć przypadek, że ktoś przyjdzie z kwalifikacją lekarską do szczepienia i to szczepienie zostanie wykonane w aptece, ale raczej
nie jest to rozdzielane w sensie finansowym, samo szczepienie przeciwko COVID na te poszczególne czynności, w związku z tym to dosyć trudno sobie to wyobrazić. No właśnie, a czy jest taka możliwość, aby apteka, która chce wyjść naprzeciw potrzebom właśnie mniejszych pacjentów, młodszych pacjentów, aby taka apteka na przykład zatrudniła na jedną godzinę w tygodniu lekarza, który przyjdzie do tej apteki i w tej aptece dokona właśnie kwalifikacji, a powiedzmy farmaceuta zaszczepi takiego pacjenta. Czy apteka może zatrudnić lekarza, pielęgniarkę do szczepień? Tutaj niestety jest kwestia interpretacji czy też opinii Ministerstwa Zdrowia. Rozumiem, że też w zgodzie ze środowiskiem farmaceutycznym chyba podjęta, że w aptece ogólnodostępnej zgodnie z prawem farmaceutycznym może szczepić tylko przedstawiciel fachowego personelu zatrudnionego w aptece. Zgodnie z prawem farmaceutycznym może to być technik farmaceutyczny bądź też farmaceuta. W związku z tym przy tego typu interpretacji nie ma możliwości wykonywania szczepień przez inny personel niż fachowy, a w tym przypadku jest to tylko farmaceuta. Mam nadzieję, że z czasem to się zmieni, ponieważ myślę, że to bardzo by wsparło sam proces w aptece. Ja właśnie uczestnicząc w jednym ze szkoleń, w którym Pan też brał udział, spotkałem się z takim pytaniem ze strony chyba właściciela apteki, że zatrudniony jest u niego technik farmaceutyczny, który jednocześnie jest ratownikiem, czyli jako ratownik może szczepić, a jako technik farmaceutyczny jest przedstawicielem personelu fachowego. Może szczepić po wyjściu z apteki. Tak to niestety w tej chwili wygląda, ponieważ jako personel fachowy w aptece jest on technikiem farmaceutycznym, a nie ratownikiem. Zdecydowanie jest to element przepisu, które wypadałoby jednak poprawić. Tak mi się również wydaje. Coś, co chyba ostatnio zostało poprawione i budziło też bardzo duże emocje wśród farmaceutów w środowisku aptekarskim, to była kwestia aptek typu B, bo przed wejściem ustawy prawo farmaceutyczne, która obecnie obowiązuje od kilkunastu już lat, istniały apteki typu A i typu B. Apteki typu B to były apteki, które nie musiały wykonywać leków recepturowych, nie musiały mieć tak zwanej receptury aptecznej. Po zmianie przepisów te apteki mogły się dostosować do tego, aby wykonywać leki recepturowe, ale nie wszystkie to zrobiły i te apteki cały czas jeszcze gdzieś funkcjonują. No i pojawił się problem na przełomie czerwca-lipca. Zaczęliśmy jako redakcja otrzymywać listy i pytania od farmaceutów, jak to jest, że apteki typu B nie mogą dołączyć do Narodowego Programu Szczepień. No to więc kieruję się z tym pytaniem też do Pana, Panie Dyrektorze. Jak to jest, że te apteki nie mogły, bo teraz już wiemy, że mogą, ale dlaczego nie mogły dołączyć do programu szczepień? Dlaczego nie mogły? Znaczy, wyjdźmy może od tego, że nie ma takiego pojęcia apteki typu B. Teraz już nie ma, tak. Teraz już nie, w ogóle nie ma w prawie farmaceutycznym, ani w przepisach typu A czy B. Mamy apteki, które spełniają wszystkie wymogi rozporządzenia dotyczącego pomieszczeń aptecznych, jak i te, które nie spełniają i się w czasie nie dostosowały, a jednocześnie mają zezwolenie na działalność. Tak? Znaczy, nazywane są aptekami typu B, ale tak jak mówię, to jest swego rodzaju uproszczenie. Jednocześnie też chciałbym powiedzieć, że to niedostosowanie nie dotyczy wyłącznie tak zwanej receptury, tylko szeregu innych parametrów, jak chociażby powierzchnia poszczególnych pomieszczeń i inne dostosowania, także też o tym nie mówmy. Znaczy, moim zdaniem sytuacja została wyjaśniona. Minister zdrowia 16 bodajże lipca wydał stosowny komunikat, że te apteki, już sekundeczkę, o ile mają ważne zezwolenie na działalność, spełniają określone przepisy z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2002 roku, nie wszystkie, ale te, które muszą spełniać, którym ma odpowiadać lokal apteki, oczywiście wszystkie wymagania wynikające z rozporządzenia dotyczącego szczepienia przeciwko COVID. Czyli rozumiem, że wszystkie te sytuacje, gdzie apteka zaczęła, dawna apteka typu B zaczęła szczepić i nagle się okazało, że ona nie może szczepić. A mamy sytuację taką na przykład w Wielkopolsce, gdzie jedna z aptek faktycznie już zaczęła podawać
pacjentom szczepionki i otrzymała telefon z Narodowego Funduszu Zdrowia, że ona nie może szczepić, a tydzień później dostała wezwanie z wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, aby się wytłumaczyć z tego, dlaczego szczepiła. Rozumiem, że teraz te wszystkie postępowania jakby są anulowane i spokojnie wszystkie... Znaczy, powiem tak, nie wiem, jak jest z postępowaniami Inspekcji Farmaceutycznej, bo to nie jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest komunikat, być może trzeba będzie złożyć, zaproponowaliśmy tutaj takie rozwiązanie też, żeby nie, które nie wpływa na kwalifikacje, ale dwa jakby odrębne oświadczenia spełnienia warunków dla tych, którzy spełniają wszystkie i dla tych, którzy spełniają te wymagane w tym komunikacie, żeby nie było jasności, także osoba podpisująca takie oświadczenie, żeby miała pewien komfort. Też pamiętajmy, że przypadki zaszczepienia to były zupełnie jednostkowe, dotyczyło to bodajże jednej lub dwóch osób, także nie jest to, te osoby są zabezpieczone, nie jest to istotny problem w tym chwili. Ja bym chciał, żeby z tej naszej rozmowy też dla aptek, które podejmą się szczepień, płynęła też jakaś przestroga, być może nauka dotycząca tego, czego nie robić, żeby się nie narazić na ewentualne konsekwencje i kary ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Bo na przykład mamy też sygnały, że część aptek zgłosiła się do Narodowego Programu Szczepień, nie mając jeszcze podpisanych umów na utylizację odpadów medycznych. Jak wiemy, no to też jest w pewnym sensie poświadczenie nieprawy w tym oświadczeniu, które załącza się do zgłoszenia do Narodowego Programu Szczepień. Czy apteki, które po zgłoszeniu się dopiero wtedy zaczęły załatwiać wszelkie formalności, muszą się liczyć z jakimiś konsekwencjami z tego tytułu? Myślę, że raczej nie. To ta kwestia umowy z firmą odbierającą jest tutaj rzeczą wtórną. Natomiast na pewno nie powinno się rozpocząć szczepienia przed zapewnieniem sobie możliwości utylizacji odpadów medycznych. Tak? To znaczy to jest... Jest to bardzo ważna sprawa. Jest to obowiązek wynikający z przepisów. Może warto wspomnieć, że a dotyczy to odpadów tak naprawdę dość istotnych, bo zawierających materiał, który tam może być przenoszony, definicja jest dosyć skomplikowana. W temperaturze pokojowej to jest do 72 godzin trzeba je przekazać do utylizacji. W temperaturze do 10 nawet 30 dni, ale na pewno przed rozpoczęciem szczepień ta kwestia musi być uregulowana. Nie można zacząć szczepić, nie mając rozwiązanej kwestii utylizacji odpadów medycznych i ich odbioru. Czy są jeszcze takie elementy w tym procesie szczepień w aptekach, na które apteki powinny zwrócić uwagę, żeby no, nie narazić się na jakieś nieprzyjemności czy konsekwencje prawne? Czy coś panu przychodzi do głowy? Powiem tak, mnie przychodzi do głowy to, czego zaczęliśmy. Tak? To znaczy, jeżeli punkt zgłasza się i się chciałby szczepić, no to oczekujemy, że zacznie szczepić. Natomiast na razie jak mamy sytuację tego typu, że część punktów jest wpisana, funkcjonuje na mapie, a jeszcze tego typu działalnością się nie wykazały. To jest, wydaje mi się, w tej chwili największy problem. Czy z tego tytułu czekają jakieś nieprzyjemności te apteki? Znaczy nie, no pytanie, jak długo Narodowy Fundusz Zdrowia będzie czekał na rozpoczęcie szczepień, tak? Jeżeli to ma potrwać, no nie wyobrażam sobie, kilka miesięcy, no to może po prostu ten punkt nie powinien być punktem szczepień, tak? No. Pamiętajmy, że punkty te są wpisane na wykaz jako podmioty uczestniczące w zwalczaniu i przeciwdziałaniu COVID i jako tego typu, tu podkreślę jeszcze raz, nie ma żadnej dodatkowej umowy z NFZ-em. Tak naprawdę umocowaniem do prowadzenia szczepień i ich finansowania przez fundusz jest wpis właśnie na ten wykaz, no ale to jest wpis podmiotów, które powinny szczepić, tak? Ja też analizując tą sytuację, o której pan mówi, spotkałem się z takim tłumaczeniem, że część aptek czeka do września, kiedy być może okaże się, że apteki zostaną włączone też do programu szczepień przeciwko grypie i wtedy faktycznie pojawi się kolejna fala pacjentów, którzy będą chcieli być zaszczepieni przeciwko grypie. I o tym chciałbym teraz porozmawiać z panem, czy znaczy, pan ocenie te doświadczenia, które teraz są zbierane, farmaceutów, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, mogą doprowadzić, że jeszcze w tym roku będą się odbywać szczepienia przeciwko grypie w aptekach. Czy to jest możliwe w ogóle?
Powiem tak, ja nie bardzo rozumiem tą argumentację, która mówi, że no poczekamy, bo będzie przeciwko grypie. Ja chcę zwrócić uwagę, że jesteśmy w okresie pandemii, to pandemii globalnej i to, że mamy w tej chwili nieco mniej zachorowań, ale jednocześnie spadek zainteresowania szczepieniami, to nie jest żadna tajemnica, to ja mówiąc szczerze nie bardzo rozumiem sens czekania na dopuszczenie do szczepienia przeciwko grypie, żeby szczepić przeciwko COVID. Natomiast jeżeli tak to jest, no to na razie chyba zbyt mało doświadczeń mamy jeszcze, szczególnie w zakresie powszechności szczepień, tak jak przedstawiałem, żeby móc to analizować. Ja rozumiem, że będzie to na pewno przedmiotem analizy ministra zdrowia, natomiast wydaje mi się, że jeszcze trochę za mało doświadczeń mamy, żeby wnioskować coś w tym temacie. Docelowo prawdopodobnie jest to nieuchronne, natomiast nie ukrywam, że myślę, że też oczekiwanie społeczne byłoby takie, żeby także przeciwko grypie szczepiło więcej niż 5% aptek zarejestrowanych. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Powiedzcie na przyszłość. Moim Państwa gościem był dyrektor Dariusz Dziełak z Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji. Dziękuję bardzo. Partnerem programu jest serwis pracamedycyna.pl.